Proszę Państwa, kolejna uchwała, to jest zmiana uchwały nr 21, ale przez 231.11 od 6 lipca 2011 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ruchowych oraz przepisów taryfowych komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze gminy miejskiej Kraków oraz gminy solidarujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego z późniejszymi dniami. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 890, drugie czytanie. Znów zaczną pana Grzegorza Zaponia. Proszę bardzo o poinformowanie nas przy tym wyjaśnieniu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, do druku nr 1090, dziękuję. To nam wszystko wyjaśnia. Stwierdzam zatem odbycie drugiego czytania i proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. A, mamy problem techniczny z jedną kartą. Za chwileczkę mamy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Także chwilę proszę o poczekanie i za moment byśmy przystąpili do głosowania tej uchwały. Czy urządzenie pana radnego gra, nie działa? Gra? Proszę Państwa, w takim razie bardzo proszę o przygotowanie do głosowania. Urządzenia również. Czekamy, czekamy cierpliwie. I teraz możemy głosować. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 31 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam podjęcie uchwały.